Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Zaczynamy zmagania wiosenne. Bałtyk Koszalin rywalizację wiosenną rozpoczął od meczu pucharowego. Zmierzył się z Kotwicą Kołobrzeg. Była to najciekawsza para rywalizacji w piątej rundzie edycji wojewódzkiej Pucharu Polski. Zapowiadało się ciekawe widowisko. A jak wyglądało? Zobaczmy w skrócie najciekawsze akcje z tego spotkania przed nami. Piąta runda Pucharu Polski edycji wojewódzkiej. Bałtyk Koszalin stroje ciemniejsze. Mierzył się z Kotwicą Kołobrzeg. Faworytem wydawała się drużyna kołobrzeska, która jest wyżej w ligowej klasyfikacji, to jeden z kandydatów do awansu. Natomiast Bałtyk walczyć będzie w trzeciej lidze o utrzymanie. Dla obu ekip to dobry test przed rozgrywkami ligowymi. Na początku mecz wyrównany. Jest rzut rożny dla drużyny kołobrzeskiej. Niewiele z tego wynikło. Ponownie Kołobrzeżanie w natarciu. Tym razem dobra okazja i strzał niecelny. Rzut rożny dla Kotwicy. Arbiter dopatrzył się faulu, nawet gdyby to bramka nie została uznana. W odpowiedzi Bałtyk. Krystian Konkol. I Kołobrzeżanie. Jest świetna okazja, ale też świetnie spisali się w obronie defensorzy Bałtyku. Kotwica miała sporo szans, sporo okazji, ale raziła nieskutecznością, tak jak w tej sytuacji. No i po raz kolejny strzał niecelny. Tym razem gospodarze musiał mocno interweniować się bramkarz Kotwicy. Kołobrzeżanie. Niewiele z tej akcji wynikło. I ponownie Kotwica w natarciu. Zdecydowanie brakowało skuteczności ekipie kołobrzeskiej. Szybko wznowiona gra. Zawodnicy Bałtyku nie czekali na pomoc dla kolegi z drużyny, więc ruszyli do ataku. Próba uderzenia z dystansu. Pewna interwencja bramkarza Kotwicy. I tym razem skutecznie bramkarz Bałtyku. Jeszcze rzut rożny. Świetna interwencja bramkarza Bałtyku. I po pierwszej połowie był remis 0-0. Przechodzimy do drugiej połowy. Tu już nieco odważniej zagrał Bałtyk. Była okazja, jest strzał. Dobra interwencja bramkarza. Prezent dla gospodarzy. Wypadałoby to wykorzystać, tak się jednak nie stało. Nie koniec akcji Bałtyku. Próba uderzenia i strzał niecelny. Okazja dla gospodarzy. Było groźnie. To mogło zaskoczyć bramkarza Kotwicy. Tak się jednak nie stało. Nadal w ataku gospodarze. Cebula uderza, broni golkiper Kotwicy. I Kołobrzeżanie. Sporo się działo w polu karnym drużyny koszalińskiej. Nic z tego nie wynikło. Tym razem jesteśmy na drugiej połowie boiska. Jest uderzenie, ale zabrakło precyzji. Skutecznie w obronie gospodarze. Jest okazja dla Bałtyku, to mogło być groźne, tak się jednak nie stało, zablokowany strzał. I Kołobrzeżanie. Niezła akcja i zabrakło precyzji Pawłowi Łysiakowi, notabene byłemu graczowi Bałtyku. Tu też dobra okazja, dobry strzał, zabrakło niewiele, żeby piłka poleciała w światło bramki.
Okazja i niewiele brakowało. Czenko nie trafił w światło bramki. I Kołobrzeżanie. Końcówka spotkania. Świetny przechwyt drużyny kołobrzeskiej. Jest okazja dla Kotwicy. 89. minuta spotkania i drużyna kołobrzeska obejmuje prowadzenie. Bałtyk miał jeszcze swoje okazje. To powinna być bramka, tak się jednak nie stało. Świetna okazja gospodarzy. Ale i Kołobrzeżanie mieli jeszcze jedną swoją okazję. I tym razem ten strzał niecelny. Ostatecznie Kotwica wygrywa z Bałtykiem 1-0. Bałtyk Koszalin przegrywa z Kotwicą Kołobrzeg 0-1 i odpada z rozgrywek pucharowych. Natomiast już się szykuje do zmagań ligowych, które odbędą się już w najbliższy weekend. Zobaczmy, jak wygląda tabela po pierwszej rundzie zmagań i jak będzie wyglądać najbliższa kolejka spotkań otwierająca zmagania wiosenne w piłkarskiej trzeciej lidze. Dla przypomnienia, tabela piłkarskiej trzeciej ligi. Olimpia Grudziądz na pierwszym miejscu z rokiem 41 punktów, 40 ma Kotwica Kołobrzeg i to główni faworyci do wywalczenia awansu. Niżej są Pogoń Nowe Skalzmierzyce, Sokół Kleczew, Unia Janikowo, Świt Szczecin, Błękitni Stargard, Polonia Środa Wielkopolska, Pogoń 2 Szczecin. Dolna część tabeli zawisza Bydgoszcz, następnie jest KP Starogard Gdański, Elana Toruń, Stolem Gniewino, Bałtyk Gdynia, Bałtyk Koszalin z drobkiem 17 punktów na 15 lokacie. Niżej są Jarota Jarocin, GKS Przodkowo i Kluczewia Stargard. Program 19 kolejki otwierającej zmagania wiosenne. Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Bałtyk Gdynia podejmuje Olimpię Grudziądz, Kluczewia zmierzy się z Kotwicą, Zawisza z Sokołem, Jarota podejmuje Unię, Świt zmierzy się z GKS-em, KP z Błękitnymi, Polonia zmierzy się z Elaną i Stolem z Pogonią. Do rywalizacji ligowej wróciły zespoły czwartoligowe. Gwardia Koszalin w swoim pierwszym meczu rozegrała pojedynek z drużyną GKS-u Manowo. Starcie dwóch lokalnych rywali. Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi ekipami latem, wygrane przez Gwardię 1-0. Teraz zapowiadała się ciekawa konfrontacja i tak też było, ale sytuacji było niewiele. Obie drużyny skoncentrowały się na mocnej walce. Ostatecznie Gwardia nieco lepsza od GKS-u Manowo. Zobaczmy skrót z tego spotkania, a także posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi. W pierwszym wiosennym spotkaniu Gwardia Koszalin w stroju niebieskim mierzyła się z GKS-em Manowo. Gwardia zdecydowanie wyżej w ligowej klasyfikacji i jeszcze z szansami na awans. Natomiast zespół manowski walczy o pozostanie na tym szczeblu. Doskonała okazja dla zespołu koszalińskiego, niewykorzystana w tej sytuacji przez Jakuba Kucaba. Kolejna okazja gwardzistów. Kucab z dystansu. Ten strzał był niecelny. Tym razem w odpowiedzi ekipa manowska. Czaja dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj spokojnie interweniuje Adrian Hartleb. Ponownie gwardziści. Jest okazja. Złożył się do strzału Kucab, ale niestety ten strzał był niecelny. Po pierwszej połowie było 0-0. Druga część spotkania. Rzut wolny dla Gwardii. Chyła prosto w mur. Jeszcze jest dośrodkowanie w pole karne. Nic z tego nie wynikło. Ponownie w ataku gwardziści. Kucab. Dośrodkowanie w pole karne. To jest dobra okazja. I nie ma bramki. Uderzał Maksymilian Boczek. Tym razem GKS Manowo. No, takim strzałem raczej trudno zaskoczyć Adriana Hartleba. Rzut rożny dla zespołu koszalińskiego. Okazja. I z linii bramkowej piłkę wybił Mateusz Czaja. Dośrodkowanie z rzutu, z autu, piłka w polu karnym, zamieszanie. Daniel Chyła skierował piłkę do siatki i zespół koszański obejmuje prowadzenie 1-0 w 60 minucie spotkania. Ponownie gospodarze, Wiktor Sawicki. Sawicki, próba uderzenia, ale zupełnie nieudana. Bez większych problemów broni Marcin Majewski. Gwardziści, jest okazja, nie zdążył piłkę skierować do siatki Wiktor Sawicki. Jeszcze jedna próba, ale tym strzałem trudno zaskoczyć golkipera gości. Czaja,
Okazja dla GKS-u, zablokowane uderzenie. Dobra okazja gości. Tym razem Czaja ze skrzydła prosto w ręce Adriana Hartleba. Ponownie gwardziści. Sawicki do Walaszczyka, Walaszczyk w polu karnym, Walaszczyk. Doskonała okazja Dubielewicza, piłka wpada do siatki, ale sędzia tej bramki nie uznał, bowiem Dubielewicz zagrywał piłkę ręką. Jeszcze jedna akcja w wykonaniu gospodarzy, Dubielewicz do Sawickiego, szybszy Majewski, ostatecznie Gwardia wygrywa 1-0. Pierwsze spotkanie po w rundzie rewanżowej, dla nas bardzo ciężkie. Myślę, że nie byliśmy w stanie nawiązać równorzędnej walki. Przede wszystkim dlatego, że nie wszyscy moi zawodnicy byli na równym poziomie, jeśli chodzi o dyspozycyjność fizyczną, ale także mentalne przygotowanie do tego meczu. Były za duże braki, jeśli chodzi o decyzyjność, o agresywne podejście. Plan był taki, że oddamy pole, cofniemy się, chcieliśmy kontrować, tylko było tego tak mało, że biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki i przebieg meczu, no zdecydowanie nie zasłużyliśmy tutaj na zdobycz punktową. Pierwsze spotkanie i tak naprawdę już tydzień temu mieliśmy dosyć spore problemy, nie tylko kadrowe, ale też wewnątrz, bo musimy wprowadzać nowych zawodników, którzy muszą zastąpić tych, których nie ma. Musieliśmy też przeanalizować sobie problemy, jakie wynikały tydzień temu w spotkaniu pucharowym i musieliśmy je zniwelować. To uważam, że się udało. Rywal nie miał żadnej sytuacji, po której mogłaby popaść bramka. Kilka stałych fragmentów gry, które padały naszym łupem, więc w defensywie zagraliśmy bardzo solidnie. W środku pola bardzo agresywnie zdominowaliśmy rywala. W pierwszej połowie akcji bramkowych było jak na lekarstwo, ale w drugiej połowie troszeczkę więcej mogło cieszyć oko widza, ale no, ten mecz ogólnie nie jest na jakimś wysokim poziomie piłkarskim. Ale tak, początki takie są po ciężkich treningach przygotowawczych w zimę. Ważne jest dla nas to, że nie straciliśmy bramki, a wygraliśmy, dorzuciliśmy tego konta punktowego kolejne 3 punkty i z tego się bardzo cieszymy. Na pewno też cieszę się, że ci młodzi zawodnicy, którzy tydzień temu gdzieś mieli zniżkę formy, no dzisiaj stanęli na tej wysokości zadania. Tutaj mowa o Kasprze Pawlaku, który zagrał, uważam, bardzo dobre spotkanie. Nie było dla niego piłek straconych. Czarek Zalewski na nowej pozycji, taki w środku pola, także bardzo dużo przysłużył się drużynie. Ogólnie cała drużyna była kolektywem dzisiaj i na wiele nie pozwoliła rywalowi, dlatego jestem bardzo zadowolony z chłopaków, że mimo dotkliwej porażki tydzień temu dzisiaj podnieśli głowę, wyszli i zagrali tak, jak się od nich oczekuje i stanęli na wysokości zadania. Zdobyliśmy 3 punkty, mogliśmy strzelić jeszcze jedną bądź 2 bramki, no zabrakło troszeczkę i szczęścia i takiej skuteczności z tej piłkarskiej, ale dziękuję zawodnikom za to, że uwierzyli, że możemy jako drużyna, jako zespół dalej punktować i wygrywać mecze. Gwardia Koszalin wygrywa z GKS-em Manowo 1-0 i to dobry początek dla zespołu z Fałata. Natomiast GKS Manowo na swoje kolejne zwycięstwo będzie musiał troszeczkę poczekać. Podsumowanie tego, co się działo w pierwszej wiosennej kolejce w piłkarskiej czwartej lidze, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Wyniki 20. kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Gwardia Koszalin pokonała GKS Manowo 1-0. Flota Świnoujście wygrała z Inną Goleniów 7-2. Wineta Wolin pokonała Olimpa Gościno 3-0. Chemik Police przegrywa z Dębem Dębno 1-2. Pogoń wygrała na wyjeździe z Białymi 2-1. Orzeł remisuje starcie z MKP 3-3. Hutnik wygrał na wyjeździe z Błękitnymi 1-0. Sokół przegrywa z Wieżą 0-1. Bez bramek w starciu Darłowi z Zefirem. Rasel pokonał Jezioraka 6-3. W tabeli prowadzi Flota Świnoujście z drobkiem 52 punktów, 50 ma Wineta Wolin, 41 Gwardia Koszalin i tyle samo Dąb Dębno, 34 Biali Sądów, 32 MKP Szczecinek i Hutnik Szczecin, a także Orzeł i Wieża, 29 ma Darłowia. Chemik Police 27 punktów, 24 ma Olimp, Rasel ma 20, 19 Błękitni i Jeziorak, po 18 GKS i Ina, 16 ma Sokół, 12 Pogoń i 9 Zefir.
Program 21. kolejki Gwardia Koszalin na własnym boisku zmierzy się z Orłem Wałczy, Zefir Wyszewo podejmuje Flotę Świnoujście, GKS Manowo zmierzy się z Finetą Wolin, Dąb podejmuje Sokoła, Jeziorak zmierzy się z Białymi, Pogoń z MKP, Hutnik podejmuje Chemika, Wieża zmierzy się z Raselem, Olimp podejmuje Darłowie i Ina Błękitnych. Ciekawie zapowiada się najbliższy weekend, jeżeli chodzi o zmagania czwartoligowe. Gwardia Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Orłem Wałcz, natomiast GKS Manowo podejmować będzie drużynę Winety Wolin. Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Pogonią Nowe Skalmierzyce. I tak to wszystko będzie wyglądało w piłkarską najbliższą sobotę. Sporo wydarzeń sportowych, na które Państwa serdecznie zapraszam. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.